Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj chcę się z Wami podzielić przepisem na jedno z moich ulubionych ciast, ciasto typowo świąteczne. Mowa tutaj o miodowniku z kremem z kaszy manny. Jest to ciasto typowo świąteczne, naprawdę z tego przepisu wychodzi rewelacyjne, wręcz rozpływa się w ustach, naprawdę jest to przepis godny polecenia, dlatego że ten miodownik od razu jest mięciutki, nie ma potrzeby, żeby on leżakował, tylko po prostu po upieczeniu jest naprawdę mięciutki i rozpływa się w ustach. Składa się z czterech miodowych spodów, przełożonych kremem, całość jest posmarowana powidłami oraz polana polewą czekoladową i posypana orzechami. Ciasto jest naprawdę, jak już wspominałam, rewelacyjne, bardzo Wam je polecam i zapraszam. Tutaj macie listę składników potrzebnych do przygotowania naszego miodownika. Proporcje są na dużą blaszkę o wymiarach około 25 na 35 cm. Na początek zrobimy bazę kremu. Do garnka dajemy 12 kopiastych łyżek kaszy manny, dodajemy 3/4 szklanki cukru oraz dodajemy 1200 ml mleka. Wszystko dokładnie mieszamy i stawiamy na ogniu, żeby nam się to zagotowało. Ważne jest tutaj, żebyście to mieszali, ponieważ kasza manna może się przypalić. Kaszę mannę gotujemy około 10 minut, mieszając, żeby się nie przypaliła. Ma nam ładnie zgęstnieć. Tutaj podczas gotowania ona będzie dość lejąca, ale pamiętajmy, że kasza manna po wystudzeniu gęstnieje. Ugotowaną kaszę mannę ściągamy z ognia i studzimy. Polecam przykryć ją jakąś folią, żeby nam się nie zrobił kożuch. Teraz robimy spody miodowe. Do miski dajemy składniki na ciasto i całość zagniatamy. Masło lub margaryna powinny być raczej miękkie. Możemy zagnieść nasze ciasto za pomocą robota z hakiem albo rękami. Następnie blat bądź stolnicę podsypujemy mąką i jeszcze chwileczkę zagniatamy nasze ciasto. I następnie ciasto dzielimy na cztery równe części. Jeżeli macie wagę kuchenną, to ona tutaj super się przyda, można sobie podzielić ciasto na równe części za jej pomocą, a jeżeli nie macie, to na oko. Następnie podczas robienia pierwszego spodu resztę wsadzamy do lodówki i wykładamy, wałkujemy naszą pierwszą część ciasta, wsadzamy ją do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy jakieś 12 minut na złoty kolor, w temperaturze 180 stopni, grzanie góra-dół bez termoobiegu. Mamy mieć cztery upieczone spody. One się bardzo szybko pieką. Ważne, żeby nie piec ich za długo, bo żeby nie były twarde, pięknie się złocą. Spody studzimy. Teraz przechodzimy do przygotowania kremu. Do miski dajemy 250 g masła w temperaturze pokojowej i ubijamy je na puch. I następnie stopniowo do takiego masła dodajemy ostudzoną kaszę mannę. Pamiętajcie, że temperatura kaszy mannej oraz masła musi być taka sama. Tak wygląda nasz gotowy krem. Krem jest naprawdę przepyszny, rewelacyjny. Krem również dzielimy sobie na trzy równe części. Tutaj również może się nam przydać waga kuchenna. Jeżeli jej nie macie, no to tak mniej więcej na oko sobie dzielimy nasz krem i przekładamy wystudzone spody miodowe kremem z kaszy mannej. Krem bardzo ładnie się rozsmarowuje, jest bardzo stabilny. I tutaj jeszcze taka wskazówka, że ostatni spód odwracamy sobie do góry nogami, tak żeby góra naszego ciasta była równiutka. Następnie górę ciasta smarujemy cienką warstwą powideł kwaskowych, śliwkowych. Następnie do miseczki dajemy składniki na polewę i wstawiamy je na 1 minutę do mikrofali bądź rozpuszczamy nad kąpielą wodną. Czekolada powinna być dobrej jakości. Wszystko dokładnie mieszamy do połączenia i następnie polewamy nasze ciasto po powidłach.
Do polewy możecie również użyć czekolady gorzkiej albo deserowej. Ja użyłam mlecznej. Na koniec ciasto posypujemy orzechami i wstawiamy do lodówki najlepiej na całą noc. Ciasto przepięknie się kroi i naprawdę jest mięciutkie, rozpływa się w ustach. Bardzo gorąco Wam je polecam, naprawdę wychodzi przepiękne, pięknie wygląda, idealnie nada się na zbliżające się święta, jest bardzo aromatyczne, naprawdę przepyszne. Jedno zdecydowanie z moich ulubionych ciast, bardzo gorąco Wam jeszcze raz je polecam i życzę udanych wypieków.